Gość, Radia Lublin. Na zegarze 16 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest to poseł Jacek Czerniak, Klub Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wczoraj, właściwie dzisiaj w nocy w Sejmie posłowie przyjęli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Nowelizację zwaną tak zwaną piątką dla zwierząt. Ostatecznie za projektem z poprawkami głosowało 356 posłów, przeciw było 75. Już już dawno lewica, która jako jedyny klub parlamentarny w całości głosowała za przyjęciem tej ustawy, nie miała tyle dobrego do powiedzenia i wspólnego z Jarosławem Kaczyńskim. A to wynika, proszę Państwa, Szanowny Panie Redaktorze, z naszego programu, bo jeżeli w programie mamy, mieliśmy, idąc do wyborów, zapisane, że jesteśmy przeciwni hodowli zwierząt uterkowych, chcemy zlikwidować tę hodowlę do 2023 roku, jeżeli jesteśmy przeciwni hodowli klatkowej zwierząt, jeżeli jesteśmy przeciwni, żeby zwierzęta występowały w cyrku, jeżeli jesteśmy za tym, żeby powołać Rzecznika Praw Zwierząt. I te rozwiązania akurat między innymi, o cho chociaż oczywiście... Wiele innych rozwiązań w tym projekcie ustawy się znalazło i siłą rzeczy programu naszego no, poparliśmy te e, propozycje, bo tak jak powiedziałem, to było w naszym programie i jest naszym e, programem e, w wyborach parlamentarnych. Jesteśmy dumni z tego, że przeszedł zakaz uboju rytualnego, że przeszedł zakaz hodowli zwierząt na futra, że przeszło także wiele innych e, zmian, które sprawią, że setki tysięcy miliony zwierząt e, przestaną dzisiaj cierpieć, mówiła posłanka Lewicy Beata Maciej. Ale m, chyba do, do końca też tak nie jest, bo y, y, ta produkcja przecież nie zniknie. No, jeśli nie będzie jej w Polsce, to ona będzie na Ukrainie, w Danii, w innych państwach, y, które przecież y, cały czas y, ten, y, tym biznesem się zajmują. No tak. Ubój rytualny ma swoją historię już w siódmej kadencji, kiedy to Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że rozporządzenie ministra w sprawie warunków uboju jest niezgodne z ustawą o ochronie zwierząt. I wtedy właśnie był też również projekt popsl u nowelizujący ustawę o ochronie zwierząt i ten projekt w pierwszym czytaniu został odrzucony. Siódma kadencja, czyli ubój rytualny, czyli bez ogłuszania uśmiecanie zwierząt, czyli jedzenie koszer i halal dla y, y, mniejszości żydowskiej i, i muzułmańskiej. I później y, był zakaz w Polsce uboju rytualnego. Wtedy pamiętam, że mówiono, że to jest rynek rzędu 2-3 miliardów złotych. Dzisiaj mówi się, że to jest rynek, czyli eksportowy ten przewadze, 7-8 miliardów. No różne są te szacunki. I y, 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 że to jest zabójstwo w cudzysłowie y, polskiego rolnictwa, że, że te ubojnie, ci producenci, którzy dziś eksportowali tę żywność koszer i halal za granicę, no dzisiaj na tym stracą. Natomiast no, są też również rozporządzenie unijne, które od 2013 roku mówi dopuszcza, dopuszcza ten ubój rytualny, ale jako wyjątek. Jako wyjątek, że bez ogłuszania, czyli zwierzę ma świadomość, ma cierpienie. No i dzisiaj stanęliśmy przed wyborem, czy bo ten projekt ustawy był związany między innymi z tymi faktami, o których mówiliśmy, ale też z ubojem rytualnym. I to budzi Chyba i budzi najwięcej emocji. Gospodarka, rolnictwo, eksport, pieniądze. Uzna... No właśnie, to pytanie w takim razie, kto za to zapłaci, kto wypełni tę lukę, no bo przecież niezależnie od oceny, to jest jakaś część gospodarki czy polskiego rolnictwa, to są konkretne, wymierne straty, to są miejsca pracy, no są, których nie kwestie. będzie, to są no właśnie, kto weźmie odpowiedzialność, czy kto powinien zdaniem pana posła wziąć odpowiedzialność także tę odpowiedzialność finansową za przyszłość tych ludzi, którzy żyli właśnie, utrzymywali się z Jasne. tych miejsc pracy. I to, I to jest pytanie bardzo potrzebne i, i zasadnicze, ponieważ te osoby, które miały miejsca pracy, powinny być zagwarantowane, że państwo powinno im pomóc w przekwalifikowaniu się, czy znalezieniu, państwo polskie, w znalezieniu miejsca pracy, bo, bo to jest istotne. No, natomiast no, to wszystko oprócz tych aspektów i religijnych, Tutaj i konstytucja. Przecież konstytucja mówi, że, że te właśnie religijne kwestie muszą być zagwarantowane w tym rytuał religijny, mówimy o właśnie tej mniejszości żydowskiej i muzułmańskiej, więc i pieniądze, i gospodarka, i eksport, i to wszystko trzeba było zważyć, trzeba było się zastanowić i, i, i kwestie te rozstrzygnąć. Jeżeli mówimy o uboju rytualnym, to w ustawie jest powiedziane, że zwierzę cierpi. I to dzisiaj się zmienia przecież to humanitarne podejście do uśmiercania powinno być, żeby zwierzę jak najmniej cierpiało. Przecież ubój rytualny polega na tym, żeby podarżnąć gardło, żeby się zwierzę wykwawiło, a to zwierzę w zależności od tego, czy to jest drób, czy bydło, ma świadomość cierpienia do chwili, kiedy pr przestanie funkcjonować te wszystkie kwestie, więc tu podjęliśmy decyzję, żeby pomimo tych pewnych aspektów różniących podejście, no żeby zagłosować za. Tak, tylko teraz chciałbym jeszcze wrócić do, do pierwotnego mojego pytania o, o to, no jeśli nie u nas, to gdzie indziej? Czyli zwierzę może cierpieć, nie, nie może cierpieć w Polsce, ale będzie mogło cierpieć na Ukrainie, czy, czy w innych krajach Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, to to tak. Też jest Praktycznie ważne. w Unii Europejskiej ubój rytualny jest dopuszczalny z pewnymi z uwarunkowaniami. Jedynie z państw europejskich to Szwecja zakazała, natomiast w innych, nawet w religii muzułmańskiej, jest możliwość, że. Głuszenia zwierzęcia już po rozpoczęciu tego boju rytualnego, natomiast w tym rytuale żydowskim no, nie ma tej możliwości zwierzę musi się wykwawić. Więc, a wracając na przykład do 2013 roku, to wtedy na tym zakazie, z tego co pamiętam, to chyba Rumunia skorzystała, bo te miejsce, gdzie, które myśmy mieli, czyli te rynki arabskie, czy rynek izraelski, czy rynek turecki, no to te inne państwa się rzeczy no, no, przejęły. I to jest ten problem gospodarczy ekonomiczny, ale też z drugiej strony, jest ten, jak mówiłem, humanitaryzm, to uśmiercanie zwierząt, jest ten ból, cierpienie i to wszystko Ale z, z drugiej strony y, przeciwnicy y, tej nowelizacji y, mówią tak, że jest niezgodna z konstytucją, niezgodna z prawem europejskim. Jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, y, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest po prostu głupia, ponieważ wygłasza bardzo, y, wygasza bardzo ważną branżę, jaką jest, y, jaką jest polskie rolnictwo. Y, co do konstytucji, to jak wspomniałem, w konstytucji jest... Y, Przepis, że mniejszości religijne, czy też wszystkie, które mają swoje różne zapisy w różnych swoich rozstrzygnięciach, no, powinni ten rytuał religijny mieć zagwarantowany, nie zakazany. Prawo unijne mówi, że uśmiercanie zwierząt powinno się odbywać zgodnie z pewnymi zasadami, ale Wyjątki, ale to musi być wyjątek bez ogłuszania, dopuszcza. No i, i, i to dzisiaj jest w przyjętej ustawie przepis, że na potrzeby rynku, gminy wyznaniowej, na rynku krajowym, ten ubój rytualny może być dopuszczany. Natomiast kwestia eksportu jest zakazana, żeby w takiej skali ten ubój rytualny nie był, co, co, jest, co się wiąże z pewnymi statami finansowymi, oczywiście. No, no, no jest... Ubój rytualny to jedno, ale także wygaszanie de facto. Jak mówią przeciwnicy tych zmian, wygaszanie tej, tej gałęzi hodowli, czyli zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Co z tym? No i tutaj też również zagwarantować tym pracownikom miejsca pracy, natomiast no ten zakaz hodowli w Unii już w większości istnieje. No bo, bo, bo jednak, czy, czy Wielkie Brytanii, która jest dzisiaj poza Unią, nawet dzisiaj jest dyskusja o tym, żeby zakazać sprzedaży futer. Tam już zakazano hodowli zwierząt w innych państwach. No I to jak przedstawiono informację, że to jest rynek produkcja tych zwierząt futarkowych, rynek niszowy, mały, że tam jest mało osób, że to są pojedyncze no, fermy, ale, ale, ale jest rynek jakiś tam miliardowy jest. jest. No i jakiś jest, tutaj trzeba zapewnić tym pracownikom miejsca pracy, no i żeby to było wszystko zgodnie z problemem. Lewica w, w tej sprawie głosowało jednomyślnie, ale jednomyślnie nie było w klubie PiS. Część posłów była przeciw, część się wstrzymała w ramach zjednoczonej prawicy porozumienie głosowało, wstrzymało się od, od głosów. No i mamy sytuację taką, że wydaje się być poważny kryzys w zjednoczonej prawicy, prawicy PiS zerwał negocjacje związane z rekonstrukcją rządu będą wcześniejsze wybory, bo już takie kuluarowe informacje się pojawiają. Z tego, co e, słyszę, bo porozumienie mówi, żeby, że należy zachować spokój, że to nie było e, obszarem do negocjacji ten projekt ustawy. E, Ziobro no, chce wywalczyć jak najwięcej. Ta rekonstrukcja rządu trwa, ten teatr polityczny. Kto co dostanie, chociaż wszyscy mówią o programie, ale w tle są e, przecież kwestie kadrowe. E, dzisiaj myślę, że, że, że ta sytuacja zostanie opanowana, że, że Kaczyński tę rekonstrukcję zrobi w sposób taki, jaki zaplanował, bo dzisiaj mówi się, jeżeli nie będzie zgody tych koalicjantów, to mogą być przyspieszone wybory, a to znaczy, że na tych listach PiSu nie będzie określonych przedstawicieli i to może być ten straszak, który kubeł zimnej wody na głowy niektórych dzisiaj przedstawicieli, którzy mówią, że, że, że walczą o, o dobro polskie, a często to dobro polskie to jest dobro własne. A mówi to Jacek Czerniak, poseł klubu Lewicy, który był gościem Radio Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tomasz nie śpiał. Do usłyszenia.